Cześć kajakarze i kajakarki. Jesteśmy na pierwszym oldschoolowym, jednym z pierwszych oldschoolowych spotów na ziemi lubuskiej, wioska Kosobuc. Mamy gości. Wiosło mam za żonę, wiosło mam we krwi, wiosło zanurzone odmierza życia dni. Małe jeziorko, ale dużo możliwości. Jest z nami Hubert, właściciel firmy UAN, firma z Wielkopolski, z krainy tych pomarańczy podziemnej. Przywieźliśmy w zasadzie całą naszą kolekcję tegoroczną desek. 4 sztuki, dojedzie za chwilę jeszcze jedna z Legnicy. Przemek przyjedzie z modelem Race 14. No i mamy cały przekrój desek, czyli modele allroundowe. Mamy Touringa, mamy też Race'a. Za chwilę sobie zwiedzimy to fantastyczne jeziorko właśnie na słupach, potestujemy sprzęt wspólnie z Bogumiłem z Kayaking TV. Siedzę na desce, co się nazywa Wanderer, czyli podróżnik. Jesteśmy na podróżniku. Przed chwilą miałem przyjemność kopnąć się na nim przez jeziorko. Jeziorko nie jest duże. Nie wiem, ile to może mieć po linii prostej z 200 metrów. Momentalnie znalazłem się na drugiej stronie, co było dla mnie bardzo dużym zdziwieniem. Pływałem poprzednio innymi deskami, takimi jak Marek tutaj z tyłu, czyli bardziej allroundowymi, i taka przygoda trwała troszeczkę dłużej. Tu mówimy o rakiecie, o desce, która jest przygotowana przede wszystkim dla jakich supowców, superów, superek? Wiecie co, ta deska jest przygotowana dla ludzi, którzy już gdzieś tam dotknęli słupa, popływali właśnie na allroundzie, tak jak Bogumił wcześniej mówił. No i szukają większego wyzwania, deski nieco szybszej, na dłuższe podróże, bo polubili słupa, chcą popływać jakimiś rzekami, jeziorami większymi. No to ta deska właśnie jest dla nich. Ma dwie gumki na bagaż z przodu i z tyłu, można wrzucić sobie właśnie namiot. Jeszcze dwóch małych człowieczków milusińskich z rodziny. No i popłynąć gdzieś dalej, wtedy ta druga osoba może płynąć na tej pierwszej desce standardowej, którą pewnie Państwo gdzieś tam kupiliście. Możecie fajnie sobie spłynąć z uśmiechem na twarzy i na pewno ta deska przyniesie Wam dużo radości wtedy. Kompakt od marki UAN. Jest to deska rejsowa. Bardzo wymagające, tak jak widać, kręcimy na pomoście, żeby nie wpaść do wody. Pój żartem, po serio. Nie da się popływać, jak ktoś już pływał na słupie, na touringu, no to spokojnie może się przesiąść na taką deskę i uzyskać fajne efekty treningowe i uzyskać też fajne wyniki na zawodach, bo deska jest wyposażona w taki kompozytowy czubek tam do góry. Nie wiem, czy będzie widać, ten czubek powoduje, że deska rozcina wodę, także jest dużo bardziej aerodynamiczna niż taka deska z lekkim rockerem, gdzie ta woda się piętrzy pod czubkiem i trochę deskę wstrzymuje. No i też jest przede wszystkim długa, 12,6 i wąska. Wąska, czyli szybka. Także można fajne efekty, tak jak już mówiłem, na nią osiągnąć, popływać, no i się pościgać przede wszystkim. Ostatnia deska, najmniejsza w zasadzie z tych wszystkich, deska z dziurką, ale spokojnie hermetyczną. Także to jest deska z insertem na żagiel, można wczepić żagiel do windsurfingu, pośmigać na windsurfingu. A po wyczepieniu deska jest kompletnie płaska, jak widać, i można jej użyć jako małego allrounda, pobawić się na jeziorze na fali w kilka osób, nawet ma dużą wyporność. Także może służyć tak jako model właśnie versatile, tak jak model versatile jako allround standardowy. Także serdecznie zapraszamy do testów.